Cześć, czołem, ja jestem komandosik.pl. Witajcie w 118. parcie z serii Przygody z Margonem. Pewnie się dziwicie, gdzie dzisiaj jesteśmy, co dzisiaj robimy, kto to taki wielki potwór, czy to jest jakiś jakiś gościu z questa, czy o co chodzi. Tak jest to versus Zons. Na klasiku to chyba jakbym miał ten 147. poziom, to wątpię, żebym go sobie ubił po prostu, bo bym musiał mieć przeważnie 167, żeby ogólnie mnie do grupy wzięli. Chyba żebym miał po prostu znajomości i by mnie wtedy wzięli do grupy, bo przeważnie na klasiku zajmuje Gonsa teraz klan Inshorte Diaboli. Nie wiem jak to jest teraz. Jak widzicie, ten versus Zons, on ciągle ten miecz swój myje, nie wiem o co chodzi. Zastanawiam się, czy go kiedyś na Astrai ktoś ubił. Taka jest moja hipoteza. Tak mi się wydaje, czy kiedyś go ktoś ubił. Zastanawiam się właśnie. Zdaje mi się, że chyba go raczej nikt nie ubił, no bo wiadomo, musi być przynajmniej tych 5 osób na Tytana, żeby go ubić. No bo w 4 osoby to widziałem, że w 3 ubijali królika, ale to po prostu nie wiem jak to można nazwać, czy to jest jakiś fart. Chodzi mi oczywiście o klątwę lub takie różne ogłoszenia. Ogłuszeniem, wiadomo, musi to być jakiś dwóch wojów, albo Wojpal i jej mag na przykład. Mag może nie, no bo co mag może zrobić, jedynie zamrożenie walnąć, chyba że ma jakieś tam legendarne rzeczy. No cóż, witajcie w tym parcie. Dzisiaj mam ogólnie wam pokazać Astraje, tak? Chciałbym trochę dzisiaj właśnie pograć na Astrai, lecz na początek nie będę tutaj wchodził dalej do goblińskiego lokum, to później wam pokażę. A na początek chciałbym się wybrać w podróż do jednego miejsca, do Idhan, tak? W Idhan mam taką super rzecz, żeby wam pokazać. Stoi właśnie tutaj moja podobizna. No i chciałbym się dzisiaj na chwilę zatrzymać przy tej mojej podobiźnie. Widzicie, tutaj stoi taki gościu trochę podobny do mnie, z twarzy podobny, strój ma taki sam, tylko stoi na czymś takim. Lubi biusty, tutaj jest do Nishira, no i stoi komandosik pogromca Fedora Elemianenko. Nie wiem czy wiecie ogólnie kto to jest, ale to podpowiem wam, że to jest taki zawodnik z MMA, mieszanych sztuk walki, który ma bardzo duże sukcesy. Jest to Rusek. Dziś chciałbym właśnie założyć jeszcze mój potępiony naszyjnik, który niedawno sobie wylotałem. Jest on wiadomo dość lepszy od tego naszyjnika Berserkera. Przecież o 11 poziomów więcej, nawet wartość jest większa. Nie ma dzisiaj niestety żadnych herosów, no bo Evil Pur wszystkich poczyścił. Wyczyścił mi Astraje i Opka, czyli raczej nie Astraje, raczej wyczyścił mi czarujące Matalię oraz obłąkanego łowcę orków. Więc raczej teraz na tą chwilę nikogo nie mam do szukania, chyba żebym poszukał po prostu bacy. Ale szczerze mówiąc, do tego bacy mi się nie chce szukać, bo nawet lega bym się zbyt nie przydała. O, dzisiaj lega poleciała, jak widzicie, z Ewilek lotną legę razem z Lunnyjczykiem, z Demonisa Pana Nicości. Coś u nas często lotają te unikaty, raczej te legendy z Demonisa. Tak szczerze mówiąc, to też jest na tych innych światach, że dość często legendy z Demonisa lotają. Chociaż takie jest moje odczucie, bo na klasiku też te legendy tak strasznie rzadko to nie lotają. Mam jeszcze swój podpis pod nickiem, lecz niestety nie mam jak wam pokazać tego mojego podpisu, by musiał ktoś na mnie kursorem najechać, a niestety takiej osoby tutaj w Idhan to raczej nie znajdziemy. Jestem właśnie ciekawy, czy na ten heros eventowy, na pamiątkę eventu wielkanocnego, jaki teraz będzie heros eventowy, to sobie za nim trochę pobiegam. Więc co na początek ogólnie zrobimy? Może udajmy się do kwiecistego przejścia oczyścić nasze torby oraz ogólnie chciałem wam omówić, dlaczego zmieniłem profesję. Powiem tak, gra to ma być przecież przyjemność, prawda? To ma być, nie wiem, czerpanie przyjemności, po prostu to, o co myślimy. Czasem nawet kiedy w szkole jesteśmy, to zamiast o lekcjach, o czym to, co pani do nas mówi, myślimy bardziej o Margo, a panią jakby tak trochę olewamy. No to szczerze powiem, że kiedy grałem magiem, kiedy miałem ogólnie tutaj na Astraje tego maga, traciłem w ogóle chęci i przez jakiś czas ogólnie nie wchodziłem w ogóle na Astraje, ponieważ męczyła mnie gra magiem i po prostu mi się to nie podobało. No a tak sobie pomyślałem, no kurde, znowu muszę wbijać ten
140 prawie level, czy nie, na 138 zmieniłem profesję. Kurde, znowu to muszę wbijać, nie chcę mi się zupełnie, wolę sobie zmienić i tak, mam trochę tych esełek i nie mam co z nimi zbytnio zrobić. No to wziąłem, zmieniłem tę profesję. Szczerze mówiąc, nie jestem. To jest jakiś dialog, widzę, sobie piszą na ogólnym, na klanowym. Może posprzedajemy jakieś tam rzeczy, które są jakby mało wartościowe, których nie potrzebujemy. Może wstawię sobie ten kosienny łuk Berserkera. On mi się jeszcze tam przyda po trochu. Nie mam wolnego miejsca w tej torbie, tu mam strzały. Widzicie, średnią torbę to może sprzedam, bo dostałem właśnie unikatową goblińską torbę. No i tak, zaraz pokażę wam tą drogę na gobliny. Od tego może zacznijmy naszego parta. Nie wiem, które dzisiaj będzie mi się chciało nabijać. Może nawet dobiję do 150, bo XP się, szczerze mówiąc, dość szybko. No, szybko się XP, no bo wiadomo, pierwszym przywilejem naszym jest to, że nikt nam nie przeszkadza na XP. Po drugie, XP jest 5 razy szybszy niż na zwykłym świecie, czyli na zwykłym świecie. To oczywiście nie jest takie porównywalne, no bo wiadomo, że co level mam więcej tego doświadczenia do dobicia. Lecz to jest jakoś tak trochę ukształtowane, to nie jest tak, że na przykład są duże skoki, choć już po wyższym levelu jest już chyba skok 1M czy coś takiego. Czyli na przykład ktoś sobie myśli, no kurde, biję na przykład 190 level i XP na sekcie do 110 i mówi, no kurde, już nie wbijam w 5 godzin levela tak jak było to kiedyś. Teraz mi zajmuje to 6 godzin. Skąd taki skok? Co ja wolniej XP, co się ze mną dzieje? No to taka osoba może sobie nie zdaje sprawy, że jednak tego XP jest trochę więcej potrzebne. No wiadomo, nie są to takie strasznie duże różnice, ale trochę tych różnic jest. Więc tak, dzisiaj chciałem właśnie się tam wybrać do gomlińskiego lokum, wam to wszystko pokazać, opowiedzieć, co tam możecie znaleźć. Pozabijamy sobie tych trochę goblinów. Szkoda, że zrobiłem już takiego questa. Ja dostałem z tego questa kapelusz zwykły. No i wbiło mi prawie jeden poziom doświadczenia. Właśnie jak widzicie, robiłem tutaj innego questa z taką księgą. Dostałem za to mniejszy zwój uzdrowienia. Lecz niestety dostaje się za to heroik. No a ja tak klikałem, aby tylko to szybko skończyć. No i tego heroiku nie dostałem. Bodajże jest to księga Wilgana, czy jakoś tak. Widzicie, przez to, że mam tą torbę, już nie, mam trochę więcej miejsca. O 14 pozycji mam więcej. Tutaj ogólnie strasznie dużo spada takich właśnie kulek. Goblińskiej amunicji, to tak się nazywa. Ja tego może nie będę zbierał, no bo widzicie, mi się to nie przyda. No przyda mi się to, ale tych strzał mam i tak dużo. No i trochę, wiadomo, chcę lotów pozbierać, żeby chociaż na miksy, na zmianę umiejętności mieć, żeby potem się nikogo o kasę nie prosić, że tam wypłaćcie mi z depo klanowego z 10M, bo potrzebuję po prostu na wydatki. To już trzeba na siebie samemu zarabiać. Na początku oczywiście pomaga się komuś 100K, 1M, 3M daje na początek. Potem ta osoba się o kasę martwić nie musi. Choć to nie jest coś takiego, że po prostu musimy, nie wiem. Nam kasa tutaj jest ogólnie potrzebna chyba tylko do rozbudowy. Jak widzicie, tutaj mamy nasz klan rozbudowany do trzeciego poziomu. Następne potrzeba nam już, potwierdzam, 150 smoczych łez. Oraz 2,5G bodajże. No oczywiście kasy mamy tyle, no ale zasyłkami trochę brak, no ale wydaje mi się, że jeszcze z miesiąc i powinniśmy nazbierać, tak się każdy nie zrzuci, chociaż z 3 SEO wpłaci każda osoba, no to będzie już trochę tej jakby kasy więcej. I wydaje mi się, że już po 3 osoby jakby każda osoba dała, no to by akurat starczyło, byśmy wtedy rozbudowali rangę klanu. Wbili do 5 na 5, to już ciężko potem nazbierać 5G, ale to wiadomo, każdy by 100M zarobił, wpłacił do depozytu klanowego, no bo po co mu jest kasa, chyba tylko żeby na filmie na przykład przyszpanić, o ja mam tyle kasy. O patrzcie, patrzcie, mam kasy, teraz w sobie nie mam tak strasznie dużo, mam tylko 7 milionów 300 tysięcy, no i 460 złota. Nie jest to strasznie taka duża suma jak na ten poziom. Pamiętam, jak nagrywałem ten film, to miałem, tak mówiłem,
Nie będę pokazywał, że mam dużo kasy, to sobie wszystko schowam do depozytu. No i później były komentarze, jaki żal, jaki biedak, na tym levelu ma tylko 200k, tu widziałem też różne takie opinie. Na ek pewnie wydał, weź się go, nie czepiaj, czy coś takiego. Nie wiem, czy to wtedy dobrze zrobiłem, mogłem zostawić to, bo chociaż ludzie się nie musieli głowić, gdzie on to ma całą kasę na taki level. Tutaj na ek jakieś teksty były, na ek to wydałem, czy coś tam. Jak widzicie, postarałem się i trochę sobie ekwipunek wylotałem, przyznam się wam, że wylotałem sobie rękawice, wylotałem sobie hełm, wylotałem sobie naszyjnik, kupiłem zbroję. Zbroję mam bardzo słabą, jest to zwykła zbroja, którą można zakupić od tuni, lecz po prostu na 130 powinienem mieć ten heroik z WW. No i tak wydaje mi się, że na 154, jak będzie mi się chciało, to złożę tą zbroję heroiczną, a jak po prostu nie będę miał takiej ochoty, to będę musiał się męczyć z jakąś inną zbroją, to sobie wtedy z atalki wylotam. Kurczę, dobrze, że auto mi się nie kliknęło, bo z tą grupką mógłbym na auto niestety przegrać, bo widzieliście, że na początku walki nie miałem pełnego życia. Mam tutaj takie umiejętności zrobione pod płonącą strzałę, expię tutaj z ogniem, nie expię z zimnem. Słyszałem, że zimno jest już na wyższy poziom doświadczenia, lepsze. Widzicie, z takiej grupki dostaję 190k doświadczenia. Teraz się nie przypatrzyłem, ale to chyba było 2 czy 3%. Tej grupki jeszcze solo mogę nie uwalić, więc nie próbuję z nią walczyć. Może gdybym miał jakąś lepszą zbroję, no to bym się pokusił o tą grupkę. Szczerze to teraz ja będę męczył trochę Atalię, żeby mi oddała te swoje brandy na 148 poziom heroiczne. Chociaż te rękawice z obłąkanego łowcy orków nie są złe, ale wiadomo, że bardziej takie interesujące będą te rękawice z Atalii. Bardziej interesujące chodzi mi o to, że po prostu wydaje mi się, że będą bardziej zrobione pod tropiciela. No i ten zawsze tak trochę marzyłem, żeby mieć tą czapkę z Atalii, lecz Atalika, nie wiem co się dzieje, ale ten Heros ciągle daje unikaty. Nie wiem. Szczerze wam powiem, że rzadko się mi się tak zdarzyło, żebym na przykład bił Herosa 3 razy pod rząd i 3 razy pod rząd było uni. No nie wiem, czym to jest ogólnie spowodowane, że ten Heros tak bardzo skąpi, że w ogóle nie oddaje lotów praktycznie heroicznych. Dlatego się tak właśnie zastanawiam. Piór, dzisiaj Evil Piór, nie Piór, czyli misiowaty, ale Piór, czyli Mati, bił dzisiaj Atalię, no i też mu unikatem tylko poszczyciła. Niestety ja z nim nie biłem, bo akurat wtedy, kiedy on bił, to ja wracałem ze szkoły. No i niestety nie obiłem z nim Atalii, a szkoda, bo może by coś sensowniejszego lotło niż tylko jakiś unikat. No i co, jakby ten unikat... Unikat był jakiś taki lepszy, na przykład na 150 zbroja unikatowa na tropiciela jedynie, to bym już się tak cieszył. Do tego 162 próbował wylotać zbroję z ingoti, bo na ingoti to chyba będę ekspił do tej pory, kiedy nie dam rady na komnatach, czyli wydaje mi się, że na 163 to już jest taki dość maksymalny poziom ekspienia na ingoti, choć wiadomo, na priwie może być to jeszcze wyższy level, to już jest praktycznie zależne od nas i od naszych możliwości. Ja pamiętam, że na klasiku tak ekspiłem, jak nie na komnatach, już potem mi się nie chciało, jak miałem na przykład wyższy level niż te byki na ingoti, to już mi się tak nie chciało chodzić, lecz wiadomo, tam można nawet wbić, no może nie nawet, ale można tam wbić 166 level, wtedy się zakłada na tropiciela. No dla mnie na przykład łuk od zimna jest heroiczny, a na łowce łuk od głębokiej rany. Pamiętam, wylotałem wtedy łuk nie na łowce, tylko łuk na tropiciela. Ekspiłem tam z takim kolegą jednym, lecz kolega właśnie wylotał łuk na łowca, a ja wylotałem łuk na tropiciela, ale to było z jakąś tam różnicą czasu. No i kupiłem od niego ten łuk na łowce i potem chciałem sprzedać ten na tropiciela. No i mój współ mówi, że mi sprzeda to za taką cenę, że człowieku będzie się cieszył, a mi sprzedał go za chyba 5 milionów. No a ja myślałem, że po prostu więcej da rady go sprzedać. Później trochę się na niego zdenerwowałem, że za tak mało kasy sprzedał ten łuk. Może nie jest jakiś tam niewiarygodnie, jak perfekcyjny, no bo
Chyba z ogniem jednak mi się wydaje, że się lepiej expi. Chociaż kiedy mamy zimno, no to nie jest źle, no. Źle na pewno nie jest, ponieważ może wykorzystam tą miksturę Atali, bo mnie tak denerwuje już, że to nie był jakiś heroik, na przykład rękawice albo pierścień. Już chociaż wolałbym, jakby dawała unikaty, to jakieś konkretne unikaty na moją profesję, a nie po prostu jakieś tam śmieci. Śmieci, czyli śmieci. Nie wiem, czy miks z pełnym uleczeniem można nazwać śmieciem. No ale, no, zarąbiście. Z bonusem. No ale nie powinienem zginąć. Dobra, czekajcie, wywalę mu spłonki, żeby go już do końca wykończyć. Tu widzicie dość spory atak mu wykonałem. Tutaj wykonam jeszcze tym dwóm goblinom. Nie wiem, czy jest sens sobie teraz przywracać energię. Wydaje mi się, że go skończę tutaj, bo mam mi się po prostu co turę mana przywraca, a przez to po prostu mogę atakować płonącą strzałą. Widzicie, mam już 70% wbitego poziomu. No i może udajmy się tutaj już na dół, w dół. Zależy jak to woli. Kto woli, jak to mówi. Tutaj na ten mniejszy zdrój uzdrowienia mam 100 pełnego uleczenia. Jest to na 140. Ten quest ogólnie jest na 142, bo się pewnie dziwicie, czemu komandosik nie robi questa na ten kaptur Alkamel, czy jak on nam się nazywa. Mam raczej hełm. Hełm mam na 149. Czapka magicznej wiedźmy, czy coś takiego. Właśnie się zastanawiam, co jest lepsze, ten kaptur Alkamel, czy ta czapka, czy ten kapelusz tej wiedźmy. Oczywiście to są dwa heroiki, jeśli macie po prostu podgląd na te heroiki lub nie macie, to wejdźcie na stronę Emargo, tam znajdziecie te dwa itemy, porównajcie, jak możecie, to mi po prostu w komentarzu napiszcie swoją opinię. I oczywiście jak taki będzie sensowny komentarz, to ten komentarz po prostu zalajkuję. No i oczywiście wysłucham, raczej wysłucham i może nawet ustosunkuję się do waszej odpowiedzi. No cóż, mamy już 20%. No, zabiliśmy dwójkę i nie mamy procenta. Przecież to ma być speed exp. Nie no, speed exp taki strasznie tutaj nie jest. Nie wbijamy za jedną już grupkę jakby 1%. Chociaż się tak wcześniej zdarzało i to często. Zabiłeś na przykład 100 stworków i miałeś już poziom akurat. No bo wiadomo, że wbić poziom musimy mieć 100%. Tak. Ja liczę to na mini, raczej liczę to na procentowniku. Oczywiście mamy tutaj na Astrai, mamy na Astrai tutaj dodatki globalne. Tak mnie właśnie ciekawi, jak z Herosami na mniejszym poziomie, kiedy ostatnio bili Patryka. Bili go 2 dni temu o 9:00, lotło unikat. No, nawet ktoś się pokusił, żeby zabić Mietka Żula. Ostatnio go zabiłem, Mietka Żula, wypadły mi skarpety. Chyba jeden z najsensowniejszych ogólnie lotów z tego Herosa, chociaż ja zawsze chciałem wylotać tulipan Mietka. Chyba podejrzewam, raz mi się to udało. Był zły przewodnik, to ogólnie kochanki już nie bili. Od drugi dzień leci Persa, o Persa, ktoś wreszcie zaczął bić. Bo wcześniej to Persa, pamiętam, chyba od 10 dni nikt nie bił, bo nikomu się nie chciało go szukać. Mi też, szczerze mówiąc, ten Pers dla mnie jest po prostu takim dziwnym herosem, że on ma tyle respów, że mi się go naprawdę totalnie nie chce szukać. Przez co właśnie nikt nie ma nikogo, żeby Persa poszukał. Byli pisali na czacie, jest ochotnik, żeby Persa poszukać, a wszyscy piszą, nie, sam sobie go szukaj, jak znajdziesz, to zawołaj. No i taka osoba idzie na czacie, raczej idzie, szuka tego Persa. Szczerze mówiąc, to ja raz tego Persa szukałem chyba, nie wiem, z 40 minut, aż wreszcie mi się po prostu odechciało go szukać. Chociaż wiedziałem, że jest w kryształowej sali. No ale później poszedłem bodajże na trening, bo akurat szukałem Persa i to było tak, była 19 bodajże, 19:20, kiedy ogólnie zacząłem szukać Persa. Mówię, kurczę, szybko znajdę Herosa. Do 19:45 bodajże szukałem Persa, aż nagle mówię, no kurde, już muszę wychodzić z domu, bo się na trening spóźnię. No i gościu, po jakimś czasie, kiedy akurat patrzę, wracam z treningu, Pers został ubity. No i tam jakiś unikat lotną, to tam mi żal nie było. Oj, 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 oj.
Tak to jest, jak komandyski się nie leczy. Dobra, może walimy go z deszczu, widzimy. Walnę trzy ciosy pod rząd. Płonąca strzała. Ogólnie z płonącej strzały damage jest dość, raczej atak damage, ja to tak nazywam, jest dość zadowalający. Mamy z tej grupy ponad 190k, czyli jest to naprawdę duża suma, 5 razy większa, jakbyśmy na przykład dostali tego doświadczenia na zwykłym świecie, dlatego ja to po prostu tutaj szybko ekspię, no bo wiadomo, że na zwykłym świecie w jeden dzień nie wbiłbym 5 leveli na tym poziomie, no chyba, żebym cały dzień grał. Można było by się taką opinię pokusić. Widzicie, mamy jeszcze 14%, czyli mi się wydaje, że tutaj zabiję te wszystkie grupki, co są dokładnie na tej sali. I może mi tego trochę expa zabraknąć. Jak widzicie, ja nie zbieram ogólnie tych lotów, tych strzał, no bo mam strzał dużo, a na 150 dopiero schodzę z tego ekspowiska, no bo wybieram się już na ingotie, gdzie zamierzam expić, tylko zobaczę po prostu, jak sobie tam dam radę. No bo na początku może nie być mi tak łatwo, no ale na 150 sobie pododaję w umiejętności. Może mi się płonąca strzała, da się mi ją ulepszyć, choć wiadomo, wtedy mi będzie więcej many zabierała. No ale i tak, żeby chociaż w walce na te trzy płonki mi starczyło, to już będę zadowolony. Nie pamiętam, Prymonek ma takie umiejętności, że tylko mu na dwie płonki starcza. No i dlatego jak walczy z innymi ludźmi, o, mam takie umiejętności chyba, że mi na dwa deszcza starcza. Może nawet trzy mogę przywalić. To mi się na ingoty na pewno przyda. No, 90% akurat mamy. Może wyjdźmy sobie stąd. XP się tutaj bardzo, bardzo dla mnie fajnie, ponieważ kiedy wybijemy tego całego respa, tamten jest praktycznie zrespiony i na nas czeka. No, widzicie, już ci tam nas czekają. Tak właśnie w kółko XP-my, nie musimy na przykład czekać, tak jak się czeka na klasiku, żeby się XP znowu zrespił. Tu widzimy, że się już nawet ci respią przy wejściu, lecz ja może nie będę tak pospieszał, bo nie chcę zabijać po prostu tych stworów z bonusem. Tutaj jest z nimi quest u Tuni, to już wam mówiłem na początku filmu. Tego questa nie będę wam dzisiaj pokazywał, bo już go niestety zrobiłem. Zamierzam w kolejnych filmach pokazać wam kilka może questów z tego tropiciela. Teraz będę grał na Azrai więcej czasu niż kiedyś. Po prostu chcę dobić 204 chociaż level, żeby mieć level taki, żeby wejść na arcymaga, bo żeby nawet jak ta legenda mi spadnie na maga tropiciela, to żeby po prostu, żeby mógł ją założyć, no i do tego, żeby jeszcze po prostu wejść sobie na gąsta i spróbować wylotać się dwie heroiczne, dwie legendarne torby, które zamierzam kupić na klasiku, ale nie mam zbytnio osoby, nie znam na razie żadnej osoby lub niby nie mam kontaktu z osobą, która ma te torby, więc nie mam jak kupić. To zaraz powinniśmy zdobyć levela. Tu widzimy, na górze mamy też jakieś gobliny, lecz ja ich nie będę atakował, bo koło nich stoi elita druga, która ma 150 poziom. Z tą elitą drugą i z taką ustawą nie mam najmniejszych szans, więc nawet nie próbuję walki z nimi. Trzeba mieć dość dobry ek, żeby gąsa solo lać, no bo widzicie, mam dobrą obstawę, a boję się nawet, jeżeli już będę miał taki wyższy poziom i wyczerpanie, chociaż już nie będzie mi ekspleciał, no ale gdybym nawet miał wyczerpanie kupione i bym miał tak za 170 level, no może nie, no tak ze no 170 level, to pomyślcie sobie, trochę jednak by mi tego expa z tych goblinów leciało, z tego gąsa, to bym nie expił na questach, nie expił na niczym, tylko stał na gąsie i expił po prostu. No bo ile to się respi? Gąs respi się 6 minut. No wiadomo, na gąsie można nawet na privie super zarobić, ponieważ lutają z niego takie właśnie, taka właśnie kasa. Są takie monety, ich bodajże jest 200 tysięcy. Tu widzimy, mamy ostatniego goblina, na nim niestety nie dobijemy poziomu. Widzicie, komandosik oczywiście się nie pomylił, bo komandosik się nie myli.
Nie, żartuję oczywiście. Zawsze ktoś się tam czasem myli. No i takim sposobem awansowaliśmy na 148 poziom doświadczenia. Został nam jeszcze jeden poziom, kiedy zmienimy zbroję, a na 109, na 150 wychodzimy z tego ekspowiska. Chyba, że będę jeszcze padał na ingoti, więc ten 140, znaczy 153 dobiję tutaj, no bo mam na 153, to już wam zdradzę, pierścień magii praorka na maga pala tropiciela. Więc jeżeli będę padał, może ten pierścień mi tak wiele nie pomóc, no bo na sobie mam też bardzo dobry pierścień, który jest jakby takim naprawdę bardzo dobrym herojkiem, ponieważ już go nie wydropimy. Ale spadał on z eventowego tytana, który był bodajże w Wielkanoc rok temu, czy nawet 2 lata temu, szczerze mówiąc już nie pamiętam, kiedy to było. No dobra, musimy tutaj, bo mamy w tej torbie miksy, może coś tutaj wyrzucimy, tak, pozbędę się tych strzał. Tutaj jeszcze miksy nie zauważyłem. Chciałem sobie jakiś miks przetransportować, no ale mam miksy, więc mi się nie przyda to. Dobra, płonka. Widzicie, jeszcze jedna płonka. Tutaj ma on na sobie ogień, czyli dostaje tam, bodajże dostawał, albo dostaje jakieś tam obrażenie od ognia. Powiem wam, że zmieniłem tą profesję, ponieważ nie wiem, jak można grać magiem, szczerze mówiąc wam. Spodziewałem się, że to jest coś dobrego. Może jak ktoś tym magiem coś tam ma, jakiś tam super ek, czy coś takiego, no to męczy łowców, którzy biją go z głębokiej rany. No bo ja przegrywam z magiem na komandosiku, przegrywam z magiem jak bije z Gera. No a jak walę z trutki, to maga po prostu niższe, że mi zostaje 60%. Więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo duża różnica. Bo zdarza się tak, że przeważnie mag to ogólnie nie ma żadnej odporności na truciznę, przez co bije mu 100% trucizny, no bo miałby jakąś tam swoją odporność, no to tej tym atakiem z trucizny bym mu zadawał mniej obrażeń. No co, jeszcze mi się tu nie porespiło. No dobra, jak się jeszcze nie zrespiło, to tutaj się zrespiło. To idę tam, chyba że wybiłem przed chwilą, już szczerze nie pamiętam. No i znowu się nie uleczyłem. Ale psikus. Już ci słabsi łowcy mnie sami nie atakują. Czyli mam tam jakiś może dla niektórych lepiej, lepszy wybór, że po... Wyszedłem przez przypadek, mam taką myszkę z takimi przyciskami, że na przykład jak kliknę przycisk, to mi zmienia strony. O, mana się już naładowała, 4% akurat, kiedy zakończyłem walkę na automacie. No i tak mam właśnie te miksy z berków. Widziałem magów, co do 150 expili na berkach, bo mieli po prostu takim ciężko, nawet tutaj szło, że nie dawali rady, chociaż pamiętam takiego maga, który miał dość przyzwoite ek, a mówi, że kurde, nie daje nigdzie rady, więc muszę do 150 levela expić. A ja mówię, zrobię wszystkie questy, on mówi, no co ty, jak ja już questy robiłem, jak miałem 142, no to robiłem questy na 142, więc się wspomagałem, a teraz muszę się męczyć, bo gdybym od razu expił, no to później, o tutaj widzicie Good Empire, może nie będę reklamował innej gry. Musi to komuś nie spodobać, chociaż i tak jak reklamy umieszczają na stronie głównej, to wiadomo, że jakąś tam kasę dostają, no bo nie będą reklamowali jakiejś innej gry za darmo. O, widzimy groźny klucz. Może sobie zostawię dla jakiegoś tam cedra ostrzy w mieście. Oczywiście zwykłych to w mieście nie wyrzucam, bo nie będę zaśmiecał miasta. Z unikatami jest tak, że też takich unikatów bodajże różdżki co wali od błyskawic, no to też nie będę wyrzucał. Jakiejś takiej bardzo słabej. No, wyrzucam tylko takie rzeczy, które po prostu ktoś komuś się przydadzą, a nie, że ktoś po prostu wejdzie i powie, że Ithan nastraj jest zaśmiecony jakimiś burymi śmieciami z goblinów, więc po prostu nie śmiecimy w Ithan, no bo po co, jak mamy śmiecić, no to to nie robota. Dlatego właśnie jest tutaj wszystko tak ogólnie porozdzielane. Powiem wam szczerze, kiedy ogólnie kiedyś tam 2 lata temu, rok temu, miałem swoje marzenie. Moim marzeniem było to takim odnośnie gry, żeby założyć właśnie swój własny serwer, na którym na przykład by był tylko taki jeden klan jak na Astrai, gdzie by się tak samo jak na Astrai wpisywało herosów. Było ogólnie tak samo taki serwer dla, jak można to powiedzieć, dla swojaków. Na razie nie wiem, bodajże nie można
myślę, drugiej postaci, no bo na Astrei, bo wiadomo, miejsce w klanie jest ograniczone. Miejsce w klanie jest ograniczone, nie to, że w klanie na przykład może być 1000 lub 2000 osób. No i tak, jeszcze mam do Was takie widzowie pytanie. Chciałem Wam wszystkim podziękować, że jest Wasz Astylu, że jest ponad Was 2000. Nie ukrywam, że może będę musiał założyć nowy swój kanał, ale to może nie wiem, czy będę musiał, czy nie, no bo w takim innym filmie, wiecie, że ja już nie mam takiego nawyku, że nagrywam praktycznie filmy z muzyką. To się zdarza bardzo, bardzo, no może nie tak bardzo, 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 bardzo rzadko. No, zdarza się to, że nagrywam z muzyką. No i właśnie przyszło mi coś takiego, jakimiś prawami autorskimi. Starałem się ogólnie nie wrzucać na przykład takich muzyk, jak na przykład Ganga Style, no bo wiadomo, że to po prostu będzie miało prawa autorskie i przyjdzie mi wiadomość, że moje filmy zawierają prawa autorskie, że to niektórzy mówią, to jest bardzo niezgodne z prawem, no i grozi za to kara. Więc po prostu miałem tak kiedyś na swoim starym kanale, że nie mogłem dodawać filmów dłuższych niż 15 minut, dlatego właśnie założyłem ten swój kanał, który mam teraz, aktualnie. Na razie nie mam takiego ograniczenia, ale się boję, że w przyszłości będę miał takie ograniczenie przez to, że właśnie dodałem taki jeden filmik z muzyką, chociaż nie zdawałem sobie sprawy, no nie wiedziałem, no myślałem, że taka muzyka, no kurde, taka muzyka będzie miała prawa autorskie. Nie, nie była to żadna taka bardzo wyszukana muzyka. Może nie będę mówił teraz jaka. Jeśli oglądacie filmy, to pewnie wiecie, o jaką muzykę mi chodzi. Przez co chyba mam takie, nie wiem czy to zauważyliście, ale mam luki w partach, że na przykład jest przeskoczenie o dwa party, bo musiałem tego parta usunąć, no bo już naprawdę z YouTube'a truli mi dupę, żebym usunął ten film, bo ma prawa autorskie. Tam piszą w systemie, to nie jest tak, że po prostu jestem takim idiotą i pierwsza lepsza osoba do mnie pisze, że moje filmy mają prawa autorskie. To piszą do mnie z YouTube'a, mi się to wyświetla. Nie wiem, czy ktoś was prowadzi swój kanał własny, czy zaczyna. Mam też w planach oczywiście nagrać dla Was ten film z tymi, jak nagrywać te filmy. To może mi się dzisiaj uda te nagranie dla Was, ponieważ nie chciałem. Powiem Wam szczerze, że już podchodziłem na nagranie tego filmu dwa razy. Jeden filmik już nagrałem, miałem zapisany, zrenderowany i czekał po prostu w folderze na wrzucenie do YouTube'a. Miałem już komputer, mówię, na noc zostawiam, żeby się filmik wgrał. No tak sobie później myślę, no kurde, nie wiem, czy wrzucić ten filmik, no bo on nie był, szczerze mówiąc, taki doskonały, a po prostu wiem, że jak nie wytłumaczę wszystkim doskonale, tak na ostatni guzik, jak nie wytłumaczę, jak nagrywać filmy, no to taka osoba, która ten film obejrzy, no to i tak nie wie, i tak po prostu obejrzy, i tak nie będzie wiedziała, jak film nagrać, więc mówię, usunę, no kurde, no szkoda, fajnie mi wyszło, ale po prostu to nie jest to, ale to nie było to nie było moim zamierzeniem nagranie właśnie takiego filmu, to było po prostu wytłumaczenie Wam perfekcyjnie, więc dzisiaj jeszcze może podejdę do tego zadania jeszcze raz. Tutaj powinien już niedługo się pokazać obło. Kiedy on dokładnie był bity, jest godzina 15:52, to Wam zdradzę, a bity był obłąkany łowca orków o godzinie 14:38, czyli minęła praktycznie ponad godzina. No jeszcze na pewno obła nie ma, no bo trzeba mu dać te 3 godziny, żeby się zrespił. To jest takie dla mnie 3 godziny, a jak minie 3 godziny, to wtedy zaczynam szukać Herosa, bo ostatnio minęła bodajże 2 godziny 10 minut, przeszukałem wszystkie respy Atalii, no i Atalki nie było. Atalii, czarującej Atalii, tak ona się nazywa. Bo teraz mi na niej zależy, bo z obła praktycznie co miałem wylotać, to wylotałem poza naszyjnikiem heroicznym. No i wiadomo, legenda by mi się przydała, ale ciężko legendę wylotać nawet z Herosa kiedy. Bo na Herosie jest bodajże większa szansa, że ogólnie wam coś wypadnie. Chociaż ostatnio byłem obłąkanego łowca orków w kazamatach, a nawiedzonych kazamatach na piętrze czwartym, no i był niestety pusty. To byłem z Mateuszem, z Evil Piurem tego Herosa wtedy. Coś widzę, że tu już mi miksy, mam mało tych miksów, choć mam mechaniczny kamień goblinów.
to spada ten taki kamyczek, on spada, loci. O, tutaj może wykończę to już wywary trupa, bo je to chyba mam setnego poziomu albo jeszcze niżej. Kiedy ekspiłem na Eremie, do tej pory mi zostały, bo jakoś po prostu mi się nie chce ich używać, bo mało mi życia przywracają, chociaż jest ich sporo, bo aż 35, kiedy są po prostu świeżo wylotane. Więc może zużyję je do końca. 3, dobra, 100%, jeśli mi około 7% życia leczą. Oczywiście to będzie u was inaczej, nawet jeśli będziecie mieli 180, a 140 z level, no bo wiadomo, że na woi będziecie mieli życia więcej i to nie będzie już ten 7%, chyba że akurat wymierzycie tak samo z pewnością fizyczną na łowcy na przykład lub zrobicie sobie jakby ekwipunek pod życie. Co nam spadło? Klucz goblina. Dobra, to weźmiemy. Ile ja mam ogólnie życia? 18 tysięcy. Pamiętam, że chyba na łowcy miałem życia tego mniej niż 18 tysięcy. Jest chyba też taka różnica między HP łowcy a HP tropiciela. Wiadomo, że woi ma najwięcej HP. Pamiętam, że na moim poziomie ma woi taki jeden 10k HP więcej niż ja, ale jest to dość już taka spora zaliczka, bo to jest jakby mój taki jeden taki maksymalny piękny cios krytyczny. No ale wiadomo, że woi nie zrobi nam żadnego takiego spektakularnego uniku. Może jedynie tak jak paladyn zablokować nasze obrażenia. No dobra, tutaj ich widzimy, że z co levelem coraz łatwiej się ich zabija. Nawet jakiś unikat na wypad, lecz na pewno ten unikat na mnie. No, nie włożę go na swoje ręce. Miałem taki heroik właśnie z goblinów, rękawice Gonsa. No to niestety sprzedałem ten heroik, no bo jeśli mam już po prostu rękawice obłąkanego łowcy orków, no to mi się to nie przyda. Dobra, tutaj widzimy, oni już nas nie atakują. Mamy ponad dwa poziomy przewagi. No, zawalczmy sobie z tymi naturowej. Dajmy im popalić, żeby jak najmniej życia nam zabrały. 100% mamy. No i widzimy, takim sposobem po prostu się tutaj dobija, tak tutaj się właśnie expi. Co tym razem nam spadło? Goblińska amunicja. Nie chcę tego, klucz goblina zabrałbym, ale niestety nie ma miejsca. Jak wbiję już ten 140 na 149 poziom, no to steleportuję się stąd, no i udam się do depozytu i na filmie jeszcze założę tą ten heroiczny hełm. Oczywiście mam teraz kilka walk nagranych z herosami, to wam też planuję zrobić, ale nie będę już może zostawiał tak jak na końcu filmu walki, tylko zrobię osobny film, miks herosów. Dawaliście mi jakby pomysły na film, żeby to już dawno zrobić, lecz powiem wam, że mówiłem, że nie będę robił takiego miksu i nazywał to po prostu miksem walk, gdzie są trzy walki z herosami. Już przy tych walk mi się wydaje, że przynajmniej musi być z 5, to 5 to takie minimum dla mnie. Tych walk planuję tym 6-7 dać, to już jest max. No 6-7, powiem szczerze, po 20 walk w miksie nie ma co dawać, no bo bez przesady. No może to już taki duży miks, to już taki długi film, taki długi miks to by musiał być. No to już taki prawdziwy miks, to walka z Herosem trwa wtedy minutę, no i 20 walk z Herosem to 20 minut. To jest dość takie fajne do oglądania, nawet mnie to by zaciekawiło, chociaż nawet gdybym po prostu ja nagrał ten filmik, to on go sobie tak nawet nie słuchając, bo przeważnie nawet jak nagram sobie filmik, to wam zdradzę, to sobie go jak wrzucę już na YouTube'a, to sobie go tak przesłuchuję, czy po prostu dobrze mi on wyszedł. No wiadomo, że film może dobrze wyjść, tak jak na przykład wyszedł, wydaje mi się, że dobrze ten film na straje 3 godziny, gdzie aż mam po prostu tyle wyświetleń, ale szczerze mówiąc, niektóre komentarze niektórych osób przy tym filmie dość rozbawiły, bo niektórzy pisali, że jestem no life'em i 3 godziny przed komputerem siedzę bez przerwy, co po prostu jest dla mnie trochę takim facepalmem, no bo niektórzy nie ogarniają takich funkcji jak cięcie lub funkcji wstrzymanie, no bo tak samo jakby się na przykład. O, Evil Pure. Oj, cześć, cześć. A czekaj. Czekaj, czekaj. Daj ze mną ubić Gonsa.
Oj, ubijmy, chcę ubić tą gąsa. Nie, no chyba raczej nie padnę. Heheszki. Heheszki. Dobra, bijemy. Ole, grupka. Kurczę. Ciężko będzie. Ciężko będzie nie paść. A, dobra, bij maga. Kurde, oni mnie wszyscy leją, ale Evil ma leka zapewne. Jak nie ma, to się zezłoszczę. No kurde, chyba zginę. To jest jasne, że zginę. Chyba zginę. Evil, lek. Lek. Lek, lek. Których on bije? Kurde, na tych umiejętnościach. Aj, zabił gąsa. Jest, wykończył. Teraz jedyni łowcy zostali. Może pokusimy się od tego, żeby ubić. No kurde, no nie bij wojów, tylko łowców. No, bij łowcę. No kurde, woj to ciebie bije, zapewne. A łowca mnie. No to takim sposobem wydaje mi się, że... Kurde, jeszcze gąs nam został. A i myślałem, że to... Że to jak któryś łowca z obstawy. A to niestety gąs. Aj tarcza. Kurde, 50%. No, widzimy, ten wojenek bije Evila. Dobra, damy radę, damy radę, damy radę. Dobra, cios krytyczny. Ja też wydałem swojego krytyka. No, ale takiej strasznej różnicy nie ma między jego krytykiem a moim zwykłym ciosem. Oby mi nie przesywa. Potężna strzała. O, zdobyto małe złote goblinów. Małe złoto, że nie chcemy tych lotów. Chcemy złoto po prostu. No, dostaliśmy złoto. To jest 120k. Już wam pokazuję. Gąs będzie za 6 minut. Niecałe 6 minut. Dostaliśmy trochę expa. Ja może rozwiążę już grupę. No i udam się. Trochę chwilę jeszcze poexpić te 52%. Mam TP do kuźni. Mam, nie, mam dwa użycia, uznajmy, że mam jedno użycie, no bo jedno to mi się przyda. W razie czego szybko się tam udać. No po prostu będę koleżeńskiemu dam jedno to użycie. Ale oczywiście jak to się uda, bo mam zamiar szybko wbić ten level, bo już słyszę, że tata mnie powoli zaczyna wołać. Wygrałem ostatnio full pakiet na Astrai w naszej astrajkowej loteriadzie. No i jestem taką gapą. Goby. Kurde, na goblinach jestem. No gdzie to jest? No kurde, no gdzie jesteś? No to powinien chyba wejść na klan i tam zobaczyć, gdzie jestem. No, się pyta, gdzie jestem. Dobra, mam 52%. Rozwalimy tego całego expa, no i powinno pod 70% już nam podchodzić. Powinno, zobaczymy. Takie dwa respy i będzie level, zobaczycie. Mi to można uwierzyć. Dobra. Bij tutaj, bo mi miksy. Kurde, teraz zobaczymy, czy miksów mi starczy. O, dobrze, że mam ten mniejszy zwój uzdrowienia, co leczy 100 tysięcy. Że będę usuwał strzały lub jakieś tam goblińskie narzędzia w celu pozyskania jakiegoś miksa. Będę się leczył tym unikatem powoli. Oj, szybko ta stoka się zużyje. Ile masz do najbliższego miasta? Dobra, za 20 będę w mieście, no bo mówię tak po prostu optymalnie, no bo gdzieś 10-15 minut zejdzie nam, żeby wybić ten level. Teraz będę szedł już stąd. I ten level to już później wrócę, bo zaraz idę na trening. Nie, no teraz idę do kolegi, bo mnie zaprosił już tydzień temu, żebym do niego przyszedł w piątek. Ogólnie tak po szkole
po lekcjach o 17, tak wam zdradzę, to nie będę po prostu bierny, no i przyjdę do niego. Tam sobie pogramy trochę na Xboxie, może uda mi się na Margo coś tam też u niego wejść. No ale wiadomo, że nie przychodzę do kolegi po to, aby manierczyć na Margo, no. To jest wiadomo, o, 6% życia mi zostało. Dobrze, że mam tutaj właśnie ten taki demon zatrzymania władzy. On spada z wyspy Caneum, Caneum, zależy jak to też tą nazwę tej wyspy wymawia. Ale może tak już pod auto trochę podejdę. Już mogę tracić więcej życia. Czy mówiłem, że pod 70% to będzie podchodziło? No trochę się pomyliłem, bo podchodzi pod na razie 65%, nie pod 70. Ubiłem tą grupkę, będzie mieli 64%, tak ja obstawiam. Jeśli uda mi się od razu, jak będę szedł do kolegi, to wrzucę chyba filmik do wrzucania się na YouTube, jeśli mi się po prostu skompresuje, czyli zapisze mi się w dość szybkim tempie. No 65%, myślałem, że 64. Dobra, ile? 66%? Nie, 65%. No to trochę tak podchodzi już pod te... A skąd można TTP uzyskać? Wylotać chyba. Chyba wylotać, już nie pamiętam. Ja dostałem TTP od jakiegoś gracza, ale to były dopiero kiedy zaczynałem ogólnie grę na Strai. Tam nie spiłem nawet na kuźni. Nie byłem tam chyba ani razu, może raz się steleportowałem, bo dostałem 3 życia. Ale już nie pamiętam w jakim celu, no, ciężko mi po prostu teraz z tego miejsca powiedzieć, a nie chcę po prostu zmyślać ani mówić nieprawdy. No i tak, ciekawie czy po tym respie będziemy już mieli, czekajcie, na gąsa, zaraz na gąsa, za 50 sekund gąs będzie, już wam pokazuję, chyba, no nie pamiętam, Boże. Kurczę, jestem na Strai, nawet na Strai nie mogę mieć chwili spokoju. No bo ktoś pisze, nawet mam swoich widzów na Strai, co mnie czasem mnie trochę dziwi, że nawet na przykład z wrogich klanów, takich na przykład na klasiku z Templarsów, czy no może z Templarsów, to tak w mniejszym stopniu tacy byli byli gracze, którzy byli w starym Templarcie, teraz są w Bractwie TS lub po prostu w innych klanach zaprzyjaźniętych z Templars. O, Evil Pure czeka już, nie? Czekaj, napisałem, zaraz będzie ten gąs. Ja tą grupkę może sobie zbiję, tą tutaj. No i za chwilę ubijemy sobie gąsa. Szybko się expi, szybko się respi, mówię, nie re-expi. No expi i respi też się szybko. Może później spojrzymy, ile expa dostaniemy za tą dużą grupę. Jest już gąs, tak, gąs już jest. Zobaczymy, czy Evil poszedł na awka, czy jest jakby ciągle z nami. No chyba trochę przyawkował. No to i tak dobrze, żeby z bonusem na przykład nie uderzyć. Ale te gobliny są takie brzydkie, zobaczcie, ten ma jakieś takie oko, ten się rusza. Kiedyś miał gąs ogólnie swoją inną grafikę, teraz ma niestety inną. No kurde, Mati, przysnąłeś czy co? Nie śpi. Nie śpi. Nie śpi. Nie śpi. Mam tutaj też różne zadatki klanowe, czy raczej klanowe. Tutaj widzicie z takiego astralikowego panel dodatków. Czat globalny. Dostępny. No, procentownik mam z dodatku z Margo Extend. Więc go tylko mam tutaj. Nie mam procentownika. No ale chyba, żeby... No kurde, no. Evil. Dobra, wziąłem zaproszenie. Jakby co, na przykład, jak się obudzi, bo na razie śpi, jak przyjdzie, no to ten, to do niego napiszemy, to sam do nas pewnie napisze, to wtedy przyjdę po prostu tutaj. No bo nie ma sensu czekać i po prostu tracić czas na widz, jak to niektórzy mówią. Dobra, idziemy sobie już do goblińskiego lokum. Nie bójcie się, chyba jakby co, to Mati napisze. Dobra, zabijemy sobie tych. Dobra, ładnie idzie. Powiem wam szczerze, że ciężko się magiem XP
Naprawdę pamiętam na berkach, no, na 130 to tropiciele powoli dają już sobie radę, a Mak to nawet na 104, na 138 pada na dwójce. Mówię wam szczerze, nie polecam nikomu się po prostu męczenia i denerwowania. I po prostu tak czasem jest, że padamy ze wszystkim. No i Margo przestaje nam się ogólnie podobać, bo na wszystkich podamy. Nawet gościu ma 10 lewli, no to się musimy patrzeć na jego ek, czy z nim zawalczyć, czy nie. Bo po prostu, no nie wiem, no powiem wam szczerze, że myślałem, że Mak, kurde, Mak, no, przecież to jest Mak, przecież to jest potężna siła. Kiedyś Mak, pamiętam, był taką dobrą profesją, że mówię wam, taką absorpcję miał potężną, że mu nikt zrobić nic nie mógł. A teraz, no, prawda, żenada. Ale tutaj dobrze, że oni mi po prostu mało tego życia zabierają. Się czuję jak, nie wiem, jakbym był jakimś... Powiem tak, tropiciel dla mnie to jest taki po prostu wykokszony łowca, taki już na maksa. To jest taki łowca z dodatkiem, nie wiem, powera. Tropiciel. To jest właśnie taka dla mnie profesja. Może się uleczmy tym mniejszym zwojem. Zostało nam jeszcze 20%, a wybiliśmy już prawie pół respa, a Maddy się do tej pory nie zbudził. Miałem ogólnie teraz, jak mówiłem, że wgrałem ten full pakiet, no to mam ten podpis z pomnikiem, pokazywam wam pomnik. Nie wiem ile już nagrywam, pewnie jest ponad godzinkę. Gdzieś już godzina będzie nagrania, więc się pewnie zadowolicie w piątek tym filmem. O dobra, wezmę sobie te rękawice. Chociaż mam na sobie lepsze. Tu i te i tak mi się nawet przydadzą, żeby je sprzedać. No wiadomo, że unikat jest więcej warty niż zwykła rzecz. Chociaż na przypadku zbroi i rękawic tego opowiedzieć niestety nie można. No to tak. Kurde, myślałem, że po tym lespie, jak to już wybijemy, będzie po prostu poziom. Bo coś czuję, że nie dam rady dograć tego filmu do końca. Kurde, bo miksów to już mam jak na lekarstwo bardzo, bardzo mało. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj w piątek 22 marca gra Polska-Ukraina. Szczerze mówiąc się zastanawiam, kto wygra w tym meczu. Oczywiście, że, szczerze mówiąc, to oczywiście, że Polska. Można to powiedzieć na przykład na przykładzie. O, jest Piór się obudził, Evil Piór. Już idę. Dobra, już idę do niego. Czekaj, się wyleczę się może, którym miksem o tym się szybko wyleczę. Tutaj tą grupkę na szybkiej pójdę. No i tak, dojdę szybko już do pióra, do Evil Pióra. No i zabijemy Astratusa, padnie Lega, wymienię ją na tchnienie. Będę po prostu już wystawiony na 195 poziom. Tak, aby była najoptymalniejsza wersja wydarzeń. Napiszę idę teleport Astra, ja teleporty idę. Powiem wam szczerze, że ostatnio przeglądałem forum na Astra i czyli może nie przeglądałem ja, tylko mistrz mi napisał, że pisze ktoś po prostu u nas na forum w dziale pogaduchy. Ktoś napisał, czy ma ktoś jakiś kontakt z komandosikiem, muszę z nim porozmawiać. A pisze jeszcze, wiem, że za to dostanę, mogę dostać knebla, a mistrz coś takiego do niego. No to masz to miłego knebla, coś takiego. Trochę tak bym wywalił. To miłego knebla. Miłego knebla życzę. Dobra, już idę, nie będę tutaj wchodził. Trochę tego czasu zajmie, a pewnie mu też zależy, żeby jak najszybciej ubić gąsa. Zużyję swoje wszystkie miksy. Tutaj coś mi... Dzisiaj słabo miksy spadają. Może miksy słabo nie spadają, ale ja jakoś tak słabo biorę. Dobra, piór. Akceptuj, akceptuj. Dobra, bijemy gąsa. Kurde, jak mi przywalił. Dobra, magów, pierw magów walimy. Kurde, jaki krytyk! Jaki ziomal! Lek, lek, lek! No lek, no. Co on daje? Czemu nie leczy? 6% mam.
kurde, żeby była teraz jego tura. Dobra, jest jego tura. Chociaż i tak ten jego uleczenie mi tak słabo pomogło. Tarcza. Chociaż żeby mi tarczą wspomógł. Może ja będę bił tych chłopców, chociaż... Ej, weź napisz na globalnym czacie, że lot. Dobra, dobra, dobra. Teraz Astratusa. Teraz, o, nie Astratusa, boże, ale pewnie mniejsze level kojarzę sobie z Astratusem, z tą elitą, która jest w tym zamku. Kurde, mogę paść. Mogę paść, mogę paść. Ale nie padnę, mogę paść. Szlak, parowanie. Jest tarcza. Kurczę, oby tarcza mi coś pomogła. Tak, pomaga, tarcza pomaga. Tak, cios krytyczny. Płonąca szybka strzała z strony komandosika. Tak, wygramy. Tak, małe złoto. Bardzo ładna walka. Wykonanie moim, jak i pióra. Może usuniemy sobie to i szybko weźmiemy złoto. Tak, zdobyliśmy złoto. No i potrzebny nam jeszcze tylko 1%, żeby dobić 149 level. Widzieliście, że na początku już było strasznie, strasznie, straszna mała szansa, żeby dać sobie radę. Kurde, napiszę, że nie mogę pisać na globalu. Kurde, nie mogę pisać na globalu. Wow, obrazek się zbugował. Śmiesznie. To napiszę. Kurde, no to mówisz, że mogę pisać, to powiedz komendę, to będę pisał. O, dobra, tutaj jeszcze ten miks jest jeden. Czekajcie. Kurde, nie idzie. Wow. Trzeba się z... Trzeba się szybko uleczyć. A i czy starczy? Czy superkomandosikowi starczy miksów leczących, żeby uwalić niebezpieczne gobliny, które zagradzają po prostu drogę i które nie ma jak się uwolnić? Czy da radę? Czy komandosik da radę? Trop? Nioch? 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 Nioch, nioch? O, dobra. Teraz na dwie płonki. Kurde, zrobił unik płonki. Ale sprycież. No kurde, no. Jeszcze levela nie ma. Jeszcze mi... Muszę ubić tego gościa. Jest! 149 poziom. 3 intelektu tutaj. Intelekt. Dobra, jest. Spróbuję może jeszcze raz na tym systemie napisać. Lega... Nie, no nie mogę pisać. No dobra, to co, teraz teleportujemy się do miasta, żeby właśnie wydobyć z naszego depozytu zbrojkę. Tutaj pogromca Fedora stoi sobie. Zostańmy, może schowajmy jakiś ten jeden item. Co możemy pobrać jeszcze mamy? O, sok z łunki ognistej. Muszę zobaczyć właśnie odwłok. Mamy odwłok i sok. Muszę zobaczyć, żeby wykonać zbroję, co trzeba. Mam nadzieję, że trzeba odwłok, ale to jeszcze muszę zobaczyć. No i tak, nakładamy magiczną czapkę. No i takim sposobem chciałbym właśnie dla was dzisiaj zakończyć ten film. Mana nam dość spadła, ale czy wydaje mi się, że ta czapka jest lepsza od tej błędnej czerwonej przybicy. Jeśli macie inne zdanie, to proszę o wasz komentarz w sprawie zmiany hełmu. Dziękuję, to było wszystko w tym parcie. Trzymajcie się, ja was pozdrawiam, cześć.